Ofiara gwałtu na statku wycieczkowym chce 400 milionów dolarów odszkodowania. Kobieta, która została mocno pobita i zgwałcona przez jednego z członków załogi liniowca Holland America, pozwała tą firmę na 400 milionów dolarów za to, że nikt jej nie obronił. Ketut Pudjarasa zaatakował kobietę 13 lutego 2014 roku w jej pokoju około północy. Uderzył ją laptopem, rzucił nią o ścianę, po czym użył kabla, by straciła przytomność. Po wszystkim zgwałcił kobietę. Kiedy mężczyzna ciągnął ją na balkon, by wyrzucić kobietę za burtę, ta odzyskała przytomność i zdołała uciec. Wpadła na kilku gości, którzy szybko zaopiekowali się ofiarą. Pudżajasa został zatrzymany przez ochronę na statku. Przyznał się do zbrodni i powiedział, że był zły, bo kobieta nakrzyczała na niego poprzedniego dnia, gdy dostarczał jej śniadanie. Kobieta doznała uszkodzenia kręgosłupa, stałego urazu mózgu oraz cierpi na zespół stresu pourazowego. Operator liniowca przyznał, że tej nocy tylko jeden ochroniarz pracował na statku przewożącym około 3000 osób. Pujajasa został skazany na 30 lat więzienia i zostanie deportowany do Indonezji, skąd pochodzi.